Trzy pozostałe postanowiono wyłączyć z eksploatacji, co nie wpłynęło na zmniejszenie produkcji. W tym miejscu uświadamiamy sobie, że warto w życiu być dobrym, żeby nie trafić do piekła. Proszę spojrzeć, jak ono wygląda. W tych czeluściach temperatura dochodzi do 2000 stopni Celsjusza. Tu topi się nawet skała. Jest to jednak piekło, w którym dzieje się dużo pożytecznego. A tak wygląda mózg naszej stulatki. Pełna elektronika, pełna automatyzacja. Pan doktor Piotr Podkowa jest głównym technologiem cementowni Odra i zawiaduje tym ważnym dla niej miejscem. Gdzie my jesteśmy? Znajdujemy się w centralnej sterowni. Centralna sterownia to jest miejsce, skąd nadzorujemy cały proces technologiczny, cały zakład, sterujemy młynami, młynem surowca, piecem, kontrolujemy cały proces, wszystko stąd się odbywa. A czy ten mózg jest na tyle inteligentny, że mógłby się obyć bez pomocy człowieka? Nie do końca. Jednak doświadczenie operatorskie nabyte przez szereg lat pracy jest jak gdyby rzeczą, której nie można zastąpić. Człowiek jest niezastąpiony i operatorzy z bardzo dużym doświadczeniem muszą tutaj jak gdyby nadzorować całość. Ten chwytak oderwał właśnie od ziemi 10 ton miału węglowego, którym karmi się piec cementowni. Gdybym tę ilość chciał przerzucić tą łopatą, zajęłoby mi to cały dzień. Stoimy w najwyższym punkcie cementowni Odra, czyli na wierzchołku wieży wymienników ciepła. 68 metrów nad ziemią. Najlepszy widok Opola. Ratusz, katedra, na wyciągnięcie ręki. Dopiero tu uświadomiłem sobie, jak mocno cementownia Odra jest wrośnięta w krajobraz miasta. I jak bardzo temu miastu przyjazna. To dlatego przyszedłem tu dziś do roboty w nieskazitelnie białej koszuli. Jak mnie zapewniono, na fajrant będzie równie czysta. Znajdujemy się w jednym z pomieszczeń Wydziału Kontroli Jakości, czyli w laboratorium cementowni. To taka zakładowa komnata czarnoksiężnika. Co się tutaj robi? Z tym pytaniem zwrócę się do Barbary Szynklarz. W naszym wydziale wykonujemy badania surowców i materiałów używanych w procesie produkcyjnym, a także najważniejsze badania gotowego wyrobu. Badania te mają na celu zapewnienie, że używane surowce i materiały spełniają stawiane im wymagania, a wyrób gotowy spełnia wymagania norm. A proszę mi powiedzieć, co to jest i co się z tym robi? To jest beleczka cementowa wykonana z naszego cementu. Beleczka ta poddawana jest badaniom wytrzymałości na ściskanie i zginanie. Jest to jeden z najważniejszych parametrów klasyfikujących cement. Czyli jest to próbka, którą się bada, tak? Tak. Czy trudno jest spełnić wymagania norm? Nie, ponieważ zastosowany u nas system kontroli jakości gwarantuje w pełni spełnienie wymagań gotowego wyrobu. Cementownia Odra ma już 100 lat, choć w niczym nie przypomina staruszki. Jak już, to aktywną nastolatkę, na dodatek z ekologiczną i modernizacyjną pasją, bo kolekcjonuje certyfikaty zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Stare budynki są systematycznie oczyszczane z wiekowego osadu i odzyskują dawną industrialną urodę. Właśnie stoimy pod najstarszą budowlą cementowni Odra. To magazyn gipsu. Starzy mistrzowie zmajstrowali tu ciesielkę bez użycia jednego gwoździa.
Ale nie tylko mistrzowie ciesielki przewinęli się przecież przez te lata przez cementownię Odra. Z naszego technikum w okresie tej jego działalności wyszło kilka tysięcy wybitnych fachowców z branży cementowej, którzy nie tylko że byli zostali dyrektorami i takimi ludźmi, którzy prowadzili te cementownie, ale również budowali je od podstaw. I to nie tylko w Polsce, ale również i w Azji, i w Afryce, no i w Europie. Także po prostu tworzyli oni jakąś taką elitę techniczną dla przemysłu cementowego. 7 worków po 50 kg każdy. Taka była tu kiedyś norma pakowacza. O tym, jaki w cementowni Odra dokonał się postęp, niech świadczą kłopoty, jakie mieliśmy ze znalezieniem tutaj takiego wózka. Bo po co się męczyć? Niech się męczą maszyny. Dawniej kierowca, który przyjeżdżał tu po cement wozem beczką, długo i cierpliwie czekał, aż pracownicy zapełnią mu zbiornik. Dziś obowiązuje tu samoobsługa, jak na stacji benzynowej. Kierowca przy wjeździe otrzymuje dyskietkę, którą wkłada do czytnika, po czym sam steruje rękawem załadowczym. Za pomocą